Cześć, witajcie, jestem Wojtek i artykuł jest sponsorowany przez Arka, a, który poprosił o kilka smaczków z Mechanikus, tak więc lećmy z tematem. Librarius Omnis to jest pierwszy smaczek, a Librarius Omnis, nazywana także Bibliotekami Omnis, podziemna rozmiarami przypominająca kontynent biblioteka, zlokalizowana pod pustynną powierzchnią Marsa, zawierająca zgromadzoną wiedzę na temat historii ludzkości sprzed nastania epoki zamętu. Biblioteka była celem kilku technoarcheologicznych ekspedycji, na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat, zgodnie z legendą u zarania Imperium ludzkości, wielki technoarcheolog Arkan Land poprowadził do tego labiryntu ekspedycję, która trwała trzy standardowe lata. Jego celem było odnalezienie kompletnej bazy danych funkcjonalnych standardowych wzorców konstrukcyjnych STC. W czasie jego długiej podróży pod powierzchnią Błogosławionego Marsa, jego ekspedycja zmapowała region katakumb obejmujący obszarem setki tysięcy hektarów. Ostatecznie jednak nie osiągnął postawionego sobie celu, jednak dokonał dwóch odkryć, które zrewolucjonizowały imperialną technologię na przyszłe tysiąclecia. Pierwsze z jego odkryć dotyczyło niemal kompletnego STC ciężko opancerzonego czołgu bitewnego, który na swoją cześć nazwał Land Raiderem. Jego drugie odkrycie dotyczyło odzyskania cennych informacji na temat wyrobu płyt antygrawitacyjnych, dzięki czemu mechanikum było w stanie rozpocząć masową produkcję nazwanych analogicznie Land Spiderów. Co więcej, po wyjściu na powierzchnię planety Land okazał się także być w posiadaniu szczegółowych schematów maszyny rolniczej wzoru crawler. Jego wniebowzięci przełożeni nakazali mu przygotowanie e, specjalnej prezentacji mającej objaśnić sposób tworzenia oraz wykorzystywania maszyny wszystkim najważniejszym światom kuźni. Ten szczególny pojazd nie był po prostu nad wyraz efektywny. Był tani w produkcji, tani w utrzymaniu, prosty w opanowaniu i dość bezpieczny. Odkrycie Landa przyczyniło się do znacznego zwiększenia się produktywności światów agrarnych młodego imperium na wiele pokoleń. Land zaginął podczas swojej drugiej ekspedycji do Librarius Omnis. Szczątkowe ślady wskazują na to, że w katakumbach doszło do walki na śmierć i życie, a członkowie jego ekspedycji byli zabijani jeden po drugim przez... Nieznanego drapieżnika, choć nie udało się ustalić, czy była to bestia o fizycznym ciele, istota psioniczna, czy być może nawet cyfrowy wirus o sztucznej inteligencji. Przez większość tych kapłanów przypadek ten został potraktowany tylko jako jeszcze jeden dowód na to, że nie warto odgrzebywać tajemnic mrocznej epoki technologii. Kolejnym smaczkiem jest e, lingua technis nazywany także technalingła, to oficjalny język, w którym porozumiewają się wyznawcy kultu maszyny. De facto jest to forma kodu binarnego, złożonego z serii ładunków statycznych i szumów, emitowanego przez cybernetyczne implanty obecne w ciele niemal każdego tech kapłana. Takimi implantami nie mogą poszczycić się e, e, żadne inne sługi imperatora, nawet członkowie imperialnej inkwizycji co oznacza, że techkapłani porozumiewają się całkowicie oryginalnym i tajnym językiem. Ich cyfrowa mowa została zoptymalizowana do ułatwienia procesu błyskawicznej transmisji danych technicznych od jednego techkapłana do drugiego oraz usprawnienia wydawania rozkazów serwitorom i innym prostym cybernetykom, rozumiejącym komendy wydawane przez techkapłanów w tym języku. Nawet jeśli ktoś podjąłby się przełożenia kodu lingua technis na którykolwiek z miliarda języków i dialektów ludzkości, to przetłumaczony tekst nie miałby żadnego sensu z uwagi na fakt, iż potoczna mowa tych kapłanów jest przesycona nieznanymi w imperium skrótami myślowymi i aluzjami do tajnej technologii, o której większość ludzi nie ma bladego pojęcia. Lingua technicz to rzadko używane poza światami kuchni, jest, jest rzadko używana poza światami kuźni mechanikus, mimo to niektórzy imperialni lingwiści są niemal pewni, że pojedyncze fragmenty języka tych kapłanów przesiąknęły do przynajmniej kilku dialektów niskiego gotyku. W znacznej większości wskazywanych przez nich przypadków dialektami tymi posługują się ludzkie populacje, wyjątkowo dobrze rozwiniętych technologicznie i przemysłowo światów. Od czasu zakończenia się herezji Horusa umiejętność dokładnego tłumaczenia lingua techni stała się jednym z priorytetów Inkwizycji, której członkowie widzą zagrożenie herezji w niebezpiecznie wysokiej autonomii adeptus mechanicus, jednak pomimo upływu dziesięciu tysięcy lat i niewyobrażalnie wielkich wpływów w całej galaktyce, inkwizycja nie jest dziś w stanie dobrze przetłumaczyć nawet krótkiego zawierającego najprostszą składnię zdania z języka maszyn. Kolejnym smaczkiem są mech zabójcy Aquitor. A i najpierw cytat. Niestety nadal nie wiemy nic o śmierci pasażera. Jedyny świadek twierdzi, że luk próżniowy nieoczekiwanie otworzył się w momencie, kiedy ta biedna duszyczka przechodziła obok włazu, podczas gdy co jeszcze dziwniejsze, zewnętrzny właz również był otwarty. Wszystkie okręty w Imperium są wyposażone w rejestratory auspeksu, wrażliwe na kontakt kadłuba z kosmiczną próżnią, w związku z czym niemożliwym jest, by oba włazy były otwarte jednocześnie, a jednak do tego doszło. Wątpię, czy kiedykolwiek dowiemy się, dlaczego pasażer był tak zdesperowany do opuszczenia układu, choć cieszy mnie fakt, iż zapłacił za miejsce z góry, powiedziała Artezia Carnelin, kapitan nagrody Kiliana. Mechzabójcy Aquitor są częścią zakonu zabójców, przynależącego do adeptus mechanicus i działającego w regionie światów tokarskich sektora Calixis. Aquitorzy, jak często się ich nazywa, zostali poświęceni sztuce dokonywania zabójstw. Odpowiadają wyłącznie przed magistrami Salmati, czyli dowódcami swojego zakonu, i zazwyczaj wykonują ich rozkazy bez zastanawiania się. Mechzabójcy są szkoleni w sztuce infiltracji, skradania się, niezauważonego pokonywania wielu świetlnych przestrzeni i ukrywania swojej prawdziwej tożsamości pod ciężkimi, czerwonymi szatami. Ci szczególni zabójcy są rekrutowani z powierzchni wszystkich światów tokarskich. Oraz niekiedy z innych światów kuźni, a czas po prowadzonymi operacjami spędzają w fortecach swojego zakonu, rozlokowanych w całym sektorze Kalixis. Większość wybranych do tej roli kandydatów musiała się wpierw wykazać zarówno jako pokorni wierni kultu maszyny, jak i jako ludzie zdolni do wykorzystania nabytych w trakcie życia umiejętności do zadawania śmierci. Magos Samati Depradawny założyciel ich zakonu pozostawił po sobie banki danych, które zgodnie z zakonną nauką prowadzą mechzabójców do celu ich gniewu i wspomagają ich w obronie światów tokarskich oraz woli Boga Maszyny. Mechzabójcy a światów tokarskich są znanymi w świecie kultu maszyny zabójcami. Choć prawda na temat ich początków przypomina mozaikę binarnych danych, rozpostartych na wielu światach tokarskich sektora Kalixis. część zainteresowanych tym tematem badaczy zdołała ustalić kilka faktów. W trakcie krucjaty angewińskiej pewien pobożny magos o imieniu Samati poprowadził swoje zaawansowane technologicznie siły do kilku kluczowych dla wygrania wojny zwycięstw, kończąc wielką kampanię adeptus mechanicus przeciwko Adriantanom, wyzwalając pod ich panowania region przestrzeni, który w przyszłości przyjął nazwę sektora Calixis. Po podarowaniu Adeptus Mechanicus światów tokarskich w 380 roku 39. milenium, w podzięce za ich poświęcenie w trakcie wojny Samati wykorzystał swój zbudowany w trakcie kampanii autorytet do założenia tajnej organizacji. Pewne opowieści sugerują, że stało się to za zgodą i ogólną aprobatą ówcześnie bardzo wpływowych smoczych lordów, tajnej, bardzo autorytarnej w kwestii swoich przekonań kabały Kultu maszyny. Choć brak na ten temat potwierdzonych informacji, bardzo możliwe, że smoczy lordowie liczyli na to, iż nowa organizacja Samadiego przyczyni się do zwiększenia ich wpływów w regionie, i bardzo możliwe, że to właśnie tak przedstawił im całą sprawę Samadii. Magos zaczął szkolić członków swojej nowej sekty w sztuce eliminowania wrogów Omnizjasza. Jednocześnie budując ukryte fortece na wielu światach Tokarskich, jak choćby fortece Razamal na planecie Hesh czy też cytadele Tumala na stacji orbitalnej Panopticon, w których wnętrzu jego uczniowie mogli przeobrazić się w idealne narzędzia Omnizjasza i przerażające instrumenty samej śmierci. Legenda głosi, że pewnego dnia Samati po prostu zaginął głęboko w archiwach cytadeli Tumala. Być może zdradziła go tam słabość jego fizycznego e, ciała, a być może stał się jednością ze starożytnym kogitatorem utrzymującym fortecę przy życiu. Niezależnie od okoliczności jego zaginięcia, jego uczniowie znaleźli pociechę w pozostawionym przez pierwszego wielkiego magistra świątyni, Aquitor, Banku Danych. Na podstawie znanych fragmentów jego filozo filozofii jego zwolennicy po dziś dzień wierzą, że w owym banku danych wielki magister pozostawił po sobie swój ostateczny schemat zakonu mech zabójców istny plan, w którym wszyscy mech zabójcy mają swoją rolę do odegrania, jednak którego żaden z nich nigdy w pełni nie pojmie. Defragmentując zgromadzoną w banku wiedzę i transferując te dane do swoich umysłów, agenci świątyni Aquitor poszli w ślady swego patrona i bez wytchnienia polują na każdego, kogo uznają za przeszkodę na drodze celów Adeptus Mechanicus w sektorze Kalixis. Wszyscy ci, którzy na przestrzeni historii świątyni prowadzili jej uczniów do kolejnych zwycięstw w imieniu Omnizjasza, przyjmowali tytuł magistra Samadiego, dzięki czemu imię pierwszego wielkiego magistra z czasem zaczęło ucieleśniać samą śmierć. Dziś u świtu 42. milenium świątynia Aquitor w tajemnicy zwiększa swoje wpływy. Choć swobodne spotkanie z jednym z jej członków w sektorze Calixis wciąż jest bardzo mało prawdopodobne, istnieje kilka planet, na powierzchni których świątynia prowadzi rekrutację uczniów zaznajomionych w mrocznej stronie Nizjasza. Większość rekrutów to doświadczeni wiekiem tych kapłani, tacy, którzy na przestrzeni swoich nienaturalnie długich żywotów nie jeden raz musieli wykorzystać swoje unikatowe umiejętności do zadania komuś śmierci, niezależnie od tego, czy zrobili to w ogniu bitwy, czy był to zwykły przypadek, czy też logika dyktowała im, iż konflikt pełen brutalnej przemocy był najlepszym rozwiązaniem ich problemu? Po przejściu rygorystycznych prób rekruci pobierają pliki z banku danych zaginionego ojca Zakonu, choć każdy świeżo upieczony mech zabójca, Pozostaje w pełni autonomiczną istotą, każdy z nich staje się jednocześnie częścią ogromnego, kolektywnego cyberumysłu, który utrzymuje przeżyciu świątynię Aquitor. Dzięki wiedzy wydobytej z banku danych wszyscy mechzabójcy są w stanie działać zgodnie z jednym, rozlegle rozbudowanym planem. Nawet jeśli w trakcie całej swojej służby nigdy nie widzieli na oczy żadnego innego agenta świątyni, a nawet nie znając ostatecznego celu, planu Samadiego, Dokonania wszystkich agentów świątyni stają się jednością w mroku, rzucając długi, ponury cień magistra Samadiego na cały sektor Kalixis całe setki lat po jego zaginięciu. Wszyscy rekruci, którzy są w stanie przetrwać ciężar e, wiedzy z banku danych Samadiego i zaczną odszyfrowywać jego starożytną, nieodgadnioną pamięć, stają się zabójcami o niezwykłej skuteczności i bezwzględności. Agenci świątyni przemierzają cały sektor pod przykrywką, utrzymując okręty kosmiczne, naprawiając kogitatory, konserwując prostą broń palną i okazjonalnie zadając śmierć niczego niespodziewającej się ofierze. Metody eliminowania celów przez mech zabójców są różne. Niektórzy z nich cenią sobie czysty strzał z bezpiecznej odległości, podczas gdy inni preferują zestawienie e, zastawienie na swój cel bardzo skomplikowanej pułapki lub polegają na błędach systemowych otaczającej ich ofiarę technologii. Są jednak i tacy mech zabójcy, którzy lubią uczucie mokrej stali po wykonaniu zadania, w związku z czym preferują brutalne mordy przy pomocy mechadendrytów. Wielu akwitorów trenuje także sztukę osiągania berserkerskiego szału na zawołanie, zalewając swój umysł akurat tymi strumieniami z banku danych Samadiego, które najlepiej usprawnią ich ruchy w krwawej bezpośredniej potyczce. Świadomość tego, iż każdy wyeliminowany przez nich cel przyczynia się do wypełnienia planu Wielkiego Magistra sprawia, iż są oni całkowicie pozbawieni strachu i wątpliwości. Samadhi pozostawił w swoim banku danych trzy kontrapunkty, którymi w czasie swojej służby kieruje się każdy mech zabójca. Kontrapunkt kliniczny, kontrapunkt przezorności oraz kontrapunkt barbarzyńskiej furii. Tylko poznanie wszystkich trzech umożliwia mech zabójcy zachowanie równowagi i zostanie jedną z najbardziej śmiercionośnych istot w całym sektorze Kalixis a z pewnością wśród wszystkich sług Omnizjasza na światach tokarskich. Mimo to, największą bronią każdego mech zabójcy jest jego umysł. Kiedy tylko jest to możliwe, Aquitor dogłębnie planuje swoje zabójstwo, przechodząc jedną wirtualną symulację za drugą, odgrywając całą misję w umyśle w nieskończoność i biorąc pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, które pominęłaby niemal każda żywa istota pozbawiona darów Omnizjasza. Niekiedy zdarza się, że agenci śledzą swój cel przez wiele solarnych miesięcy, a nawet wiele terrańskich lat, gromadząc na jego temat wszelkie możliwe informacje. Błyskotliwe umysły mech zabójców pozwalają im na wykorzystywanie niemal każdego elementu otoczenia w charakterze broni, niekiedy ich bronią staje się gorąca para z rur ciepłowniczych, będąca w stanie usmażyć człowieka żywcem. Innym razem może być to broń należąca do ich celu, która niespodziewanie wybuchnie im w rękach, a okazjonalnie nawet kogitator mm, może stać się labiryntem, z którego umysł znanego hereteka nie jest w stanie się wydostać, nawet jeśli jego ciało pozostało nieskalane. Nawet jeśli akwitor nie jest w stanie osiągnąć celu, przy pomocy swojego otoczenia może on zdekompresować pojedynczą kabinę okrętu kosmicznego czy też zmienić kierunek przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym okrętu sprawiając, że będzie ono płynąć od komnaty reaktora plazmowego prosto do miejsca, w którym znajduje się jego cel. Jednym zdaniem, mech zabójca świątyni Aquitor jest w stanie zrobić wszystko, by zmusić wroga do chwilowego opuszczenia gardy. Przed członkami sekty Aquitor istnieje nieskończenie wiele możliwości zadania śmierci wrogom Omnizjasza. Obowiązek wybrania najlepszej z nich jest ich, oso jest ich osobistym wkładem w misję poszukiwania wiedzy. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek smaczków o mechaniku Dziękuję bardzo Arkowi za, za sponsorowanie tego artykułu, Dawidowi za napisanie i a Wam za wysłuchanie. Wiecie jak mnie wesprzeć: można na Patronajcie, można oglądając reklamy, reklamy klikając w reklamy, można coś kupić u Magdaleny. Do końca tam do świąt będzie jakiś spory, spory rabat e, dla, na Polskę. Tak więc możecie jeszcze zajrzeć, jeszcze zdążycie przed świętami na pewno. Dla dziewczyny, dla chłopaka albo dla chłopaka albo dziewczyny. Tak więc e, dzięki Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się kiedyś tam w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.